Cześć, ja jestem Virios, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac. Tym razem gramy magii. Mam nadzieję, że wypoczęliście, bo ja wypocząłem jak najbardziej podczas tego poprzedniego tygodnia. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze podczas oglądania tego chaotycznie nagranego szalonego tygodnia z grą The Binding of Isaac. Zaczynamy trochę później ten odcinek, ponieważ wcześniej mieliśmy wersję XL i też nie byłem przekonany, czy do końca dobrze pójdzie ten let's play, ale znaleźliśmy relik, znaleźliśmy doktora Fitasa, znaleźliśmy Cube of Meat, znaczy znaleźliśmy, wpadło nam z bossa. Do tego jeszcze mieliśmy kilka upgrade'ów z HP-kami, no i w sumie koniec końców zrobiła nam się całkiem ciekawa postać, więc włączyłem nagrywanie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mało ostatnio grałem, ponieważ wypoczywaliśmy z żoną i się leniliśmy. Także no, mam nadzieję, że nie wypadnie ten odcinek jakoś mega tragicznie. Pogoda jest straszliwa. Niestety upał jest niemiłosierny i możliwe, że w tle będziecie słyszeli dźwięk naszego wentylatora, który chodzi pełną parą za moimi plecami. Mam nadzieję, że ten szum nie będzie jakoś wybitnie upierdliwy. Mamy już zejście w dół. Ale poszukajmy może treasure roomu, poszukajmy jakichś secret roomów. Bombek mamy pod dostatkiem. Też taka drobna uwaga, bo tam sporo z was psioczyło, znaczy sporo, no kilka osób tam narzekało, że nie mam skilla, że gram na pałę, że czegoś tam zapomniałem wziąć lub coś źle zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. O, Eternal Heart. Postaram się nie zapomnieć tym razem, obiecuję. To tak słowem wyjaśnienia, ponieważ wyjaśniłem to też również w tamtych odcinkach, ale chyba nie dość wyraźnie to mówiłem. Mianowicie serię Rzutem na taśmę, jak sama nazwa wskazuje, nagrywałem rzutem na taśmę, czyli po prostu bez spiny, bez wiki, bez żadnych pomagajek innego rodzaju. I po prostu efekt był taki, że miały te odcinki być po prostu for fun. Tak dosyć randomowo i tak bez spinki jakiejś, że coś muszę zagrać dobrze, gdzieś dojść, w ogóle coś osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc troszkę głupio się czułem, że pisaliście, że Virios lami, bo trzajsko gra, bo zapomina wszystkiego i rany boskie i czemu nie pamięta, jak itemy działają. Więc to taka drobna uwaga, bo tamten tydzień miał być nagrany, żeby wam się miło oglądało. Jak również, żebyście mieli jakąś zapychajkę czasu, gdy mnie nie ma. I mam nadzieję, że tak to będzie postrzegane. Okej, kupiliśmy mapę, więc już co nieco nam się tutaj wyklarowało. W sumie z doktorem Fitasem moglibyśmy się pokusić o otworzenie tego złotego chesta. No, operowanie tymi bombkami zbyt łatwe jakoś nie jest. Ale nie pękamy. Okej. Mało brakowało. Kluczy ci nas dostatek. Również złotych chestów, złotych pokoi. Złoty kolorem tego lata. Halo of Flies. Nie, Distant Admiration, Attack Fly, świetnie. Pierwszy agresywny kompanion. Relik, mam nadzieję, że uzupełni nam tutaj wszelakie niedostatki, jeśli chodzi o HP-ki. Celem dzisiejszego odcinka jest dojście magii do Szeolu i zabicie szatana, ponieważ jak zerknąłem na swoje achievementy na Steamie, to między innymi jeszcze tego mi na przykład brakuje. Ha, a dobra, zaryzykujmy. Okej. Okay. Szybcy i wściekli. Tylko tacy przeciwnicy nam się spełnią niestety. Trzeba niestety brać sposobem. Chyba jak wszystko tutaj w tym pomieszczeniu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dostaliśmy Soul Hearta, więc chyba w sumie
wyszliśmy na swoje. Odrobiliśmy straty poniesione. W pokoju mamy też spory zapas monetek, więc w razie czego jakby się pojawił na przykład sklep. Ha! Prosto do papy. To było tak dosyć na styk. Okej, teraz rozwalmy jeszcze te dziadostwa i będziemy piękni, szczęśliwi i bogaci. A jak nie, to przynajmniej będziemy mieli nowego pomocnika, Little Chada, który nam będzie dawał hapeki. Wróćmy. Tak, to jest, proszę Państwa, wiekopomna chwila. Zapnijcie pasy, róbcie zdjęcia, nagrywajcie. Videos, Big V wraca po Eternal Hearta. Niemożliwe, a jednak... O kurde, nie trafiłem. Miałem żart, dobra. Oczywiście, że go zbiorę. Oczywiście, że go zbierę. Tak dopakowani możemy zejść poziom niżej i nakopać kolejnym potworom w ich włochate tyłki. Od razu gra nas przywitała Secret Roomem, który przy odkrytej mapce taki secret już nie jest, ale ważne, że jest. Ech, gdzie tu się może czaić pokój z bossem? Znaleźliśmy pokój, którego wy pewnie nienawidzicie w moim wykonaniu, ale nie gram oczywiście postacią wymiatającą tutaj w arcade roomach, więc całkiem prawdopodobne, że sobie go odpuścimy. No panowie, wybuchać mi... Cholera jasna, zagapiłem się i klops. Błagam, niech tu będą jakieś soul hearty. Okej, dobra. Zwykły heart też może być. A, dobra, zaglądnijmy do tego arcade roomu. Jest i skałka. Jest i złoty chest. A w nim... Pinky Eye. Aż sprawdzę, czy Pinky Eye jest w ogóle... itemem, który w ogóle cokolwiek nam daje, posiadając doktora Fitasa. Pinky Eye. Świetnie, jest szansa wystrzeliwania zatrutych bomb, gdy się posiada doktor Fitasa. Jeszcze zerknę, co nam dawał kancer, bo tak wesoło sobie go zebrałem, a że nie było innych... Okej, dobra, czyli wiele nie tracimy. Nie było innych itemów, więc jakoś tak wyszło. Trochę jeszcze mamy do pokoju z bossem, więc możemy sobie pograć trochę na maszynie i nadrobić straty Jamhartem. Udajmy się na poszukiwanie pokoju z bossem. Uwielbiam wszystko zabijać na jeden strzał. Jakże to miło i wygodne. Jest i treasure room. Jest i złośliwe ognisko. Jest i niecelny Virios. No, come on! No. Best friend! Friend till the end. Jest i sklep. Sprawdźmy jeszcze przy okazji, czy kryje się tutaj super secret room. Niestety nie. Niestety musimy go poszukać gdzieś indziej. Co na to mamy ciekawego? Item, który nam daje drugi slot na trinket, czyli możemy sobie wrócić po naszego kancera, którego tutaj gdzieś posialiśmy. Tutaj posialiśmy? Czy może gdzieś indziej? Pewnie słyszycie w tyle miauczenie naszego kota, któremu odbija od upału. I pewnie słyszycie też głos mojej żony. Czyżbym posiał gdzieś indziej ten item? Dobra. Sprawdźmy, czy... Ha! Trująca bomba. Świetnie. To jest to, o czym zawsze marzyłem, posiadać trujące bomby. Tu raczej nie będzie. Według zasad opisanych na wiki raczej tam nie znajdziemy. Super secret roomu. Reakcja łańcuchowa. Właśnie, ostatnio sporo osób mi pisało
komentarze z prośbami o pomoc odnośnie Isaaca, że wolno im działa mimo posiadanego szybkiego sprzętu. Otóż problem polegać może na tym, że to jest po prostu niestety za muła powodowana Flashem, bo Binding of Isaac jest grą napisaną we Flashu, więc że tak powiem, gry nie są odpalane natywnie, tylko no po prostu przez Flasha, więc zawsze będą wolniej działały, niestety. Niezależnie od tego, jak szybki komp byście mieli. Taki jest niestety narzut Flasha. Ha! Slot dosyć szybko poszedł do piachu. Bob Rottenhead. Nie dziękuję, nie przyda nam się to na razie. Ale możemy sobie strzelić. A co? Co się będę powstrzymywał? Okej. Było blisko, ale nie peniamy. Ha! Gdzie się skrywasz w Super Secret Roomie? I pytanie, czy jest sens wracać do ciebie? Chyba nie. Odkryliśmy już Treasure Roomy. Hej! Za mamusię i za tatusia. Wow. No Jesus. Okej. Od razu lepiej. Do tego zwiększona prędkość strzelania. Pojawił się Devil Room. Zobaczmy, co ciekawego mamy w Devil Roomie. Pytanie, czy warto inwestować w te rzeczy? Pakt, jeśli dobrze pamiętam. The Pact. Zwiększa damage o 1. Zwiększa też Rate of Fire. Player oczywiście dostaje też... dwa soul hearty, czyli wymieniamy dwa normalne serca na dwa soul hearty. I drugi item to jest mark, jeśli dobrze pamiętam. Zwiększa damage o 2,5, prędkość o 1 i dodaje jednego soul hearta, czyli wymieniając, kupując te dwa itemy, mielibyśmy, stracilibyśmy 4 HP-ki, doszłyby nam 3 soul hearty. Średniawy to deal, chyba, ale pakt w sumie można by było spróbować w... Pakt. Ha, ha, ha. Czy pakt jest warto brać, czy nie? Piszą, że mark lepiej jest brać. No w sumie racja, zwiększa nam prędkość, a prędkość jest problemem. U Magdaleny we wczesnej fazie gry. Dobra. Zatem postanowione. Bierzemy mark. Jakoś nie odczułem tego przyspieszenia w poruszaniu się. Ale spoko. Dobra. Zejdźmy niżej. Jest i żebraczek. Chętnie się z nim podzielę hajsem. Tylko... właśnie, żeby go nie wysadzić najpierw. No, żebraczku, come on. Musimy poprawić troszkę nasze stosunki z aniołami i niebem, ponieważ ostatnio robiliśmy często zakupy u diabła. Zwiększone recharge'owanie cooldownów, znaczy przyspieszone recharge'owanie cooldownów, co mnie niezmiernie cieszy. Bardzo nam się to przyda. Jakaś piguła nieznanego pochodzenia. Oczywiście, że ją zażyję. Shit! A gin. Gin mózgu! Zobaczmy, co dam. Nam ciekawego ta piguła. Telepils! Tak, nie byłem na to gotowy. Chociaż w sumie, jakbym tu wpadł, to też bym nie był gotowy. Ekstra. Mistrz taktyki. Świetnie. Z cholera. Wie, gdzie my byliśmy.
Jestem przy bosie. Dobra, wejdźmy na bossa już. Może nie ryzykujmy. Monstro 2. Żeby tylko nie zaczął nam tu kicać. Cholera! Wybuch go przesunął. Wow. Troszkę straciliśmy kontrolę nad monstro. Come on. Uff. Całe szczęście zakończyło się to w ekspresowym tempie. Do tego jeszcze dopadliśmy kolejnego normalnego HP-ka. Czyli już prawie nam się zregenerowała ta strata poniesiona w Devil Roomie. Mamy Pinky Eye i do tego mamy... Dobra, to sobie podarujemy. Bo to nam dawało Liberty Cupa. Ale oczywiście mamy w sumie dwa sloty na trinkety, więc nie pękamy, nic złego się nie dzieje. Możemy chodzić z obydwoma. Fajnie było zebrać dwa Uber trinkety. Zobaczmy, czy gdzieś tu Super Secret Room się do nas nie czai. Lardy. Cholerka. To nam da kolejnego HP-ka. Zmniejszy naszą prędkość poruszania się. Ale w sumie HP-ków nigdy za wiele. Więc nie będę wybrzydzał i biorę to, co gra daje. Błagam, speed up. Pretty fly. Dobra, może być. Choć nie powiem, wolałbym coś na przyspieszenie. Pieniądze, sława i bogactwo. Pijawki na szczęście dosyć szybko poszły do piachu i zupełnie przypadkowo odkryliśmy kolejnego Eternal Hearta. Tylko że teraz będziemy już walczyli z matką i ja po tego Eternal Hearta już niestety nie wrócę. I co z tym fantem mam zrobić? Co wy jako eksperci byście mi doradzili? Dobra, chyba zrobię tak, że wezmę go i będę się modlił po prostu, żeby go nie stracić. Jezus Maria, to nie tutaj. Tylko tutaj. No cóż, biorę go, bo nie mam niestety telepilsów ani nic w ten deseń. No i dostaliśmy strzała. Ha! W sumie dzieje się tak, jak mówiliście, czyli najpierw schodzą chyba... Soul Hearty, jeśli dobrze zapamiętałem. Mamuśka, nie wnerwiaj mnie, mam ważną misję do wykonania i po prostu... Czasu teraz sprzątać pokoju. Ekstra, do tego już widzę, pojawił nam się kolejny HP up. Nic, tylko schodzić w dół. No świetnie, świetnie, nie powiem. Wygląda to zacnie. Jednorękim bandyta. Co ciekawego nam tu możesz zaproponować? Rozdetonujmy te skałki, ponieważ, tak jak to już wspominałem kiedyś wcześniej, w łonie niestety nie ma takiego wyraźnego rozróżnienia. Skałki, te, które zawierają jakiś prezent dla nas, czyli na przykład solharty, klucze, cokolwiek, nie są już tak łatwo rozróżniane od tych pozostałych, więc tak jak ktoś z was mi doradził,
warto jest rozwalać po prostu wszystkie, jeżeli jest taka opcja. Tak, ktoś mi też mówił, że nie dostajemy damage'u przy przytuleniu się do naszego klona i to prawda. Kolejny Soul Heart, kolejny espek do naszej kolekcji. Czy dostaniemy się tam bez zużywania klucza? Chyba nie zanosi się na to. No cóż. Przytulmy się zatem. Rozwalmy naszych trupich przyjaciół. Wow. No ekstra, po prostu ekstra. Teraz tylko znaleźć maszynę krwiodawczą. Po prostu trzeba go zdetonować. Shit, mało brakowało, ale się udało. Left hand. Czy nam jest potrzebny left hand? Z tego co pamiętam, zwiększa on szansę występowania czerwonych chestów zamiast normalnych, regularnych chestów. Dobra. Raz się żyje, wchodzimy. No, podstępne te chesty bywają. A nuż znajdziemy jakiegoś espeka. Jak zacząłem ostatnio nazywać Soul Hearty. Jest i kolejny kluczyk. Ha, ciekawe, czy by się dało stamtąd wystrzelić tą skrzynię. Chyba nie. A może? Chyba nie tak łatwo. Myślałem, że da się ją otworzyć jakoś. Dotykiem. Won mi stąd, dziadu. Okej. Oczywiście musieliśmy być stratni. A tu co my mamy ciekawego? Pretty Fly. Dobra, zobaczmy co daje nam ta piguła. Mam nadzieję, że coś dobrego. Niestety tylko bączka. Czy tu będzie pokój z bossem? Nie. Zatem pasywny skill działa nawet po wakacyjnym odpoczynku, a my pójdziemy sobie skrótem. A co się będziemy? Po tym lardzie poruszamy się niewiarygodnie wolno. Też nie grzeszymy ilością posiadanych soul heartów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ha! Maszyna krwiodawcza, żeby nam tylko nie wybuchła. Okej, dobra. Odkryjmy sobie zatem resztę levelu i pobawimy się trochę tutaj, na tej maszynie. Tu mamy mnóstwo soul heartów do wykorzystania. Więc nie możemy tego zmarnować. Ostatnio luknąłem sobie na grę, co się spelunki zowie. Nie wiem, co wy sądzicie na ten temat. Ale... no nie wiem, na razie pograłem sobie raz w tą grę i sterowanie wydało mi się mega toporne. Pewnie kwestia przyzwyczajenia. Może kiedyś nagram jakiś odcinek. Ech. Najgorsi są ci szybcy i wściekli i radośni. Ha, tutaj już może w łonie nie będę aż tak ryzykował. O. Cholerka. Rozwalić i dostać kopa. To jest video style.
atak z przyczajki i tak obrywanie. Aha, dobra, cofnąłem się, bo myślałem, że straciłem HPK, a się okazało, że to był niestety efekt uboczny Liberty Cupa. Czy tu mu się czaił jakieś po harty? Nie pogardziłbym. Niestety nie. Dobra, pójdźmy na bossa. Uff, całe szczęście, że tak szybko udało nam się go rozwalić. Bo niestety jest upierdliwy ten typek. Teraz możemy sobie na spokojnie wrócić i pooddawać trochę krwi. Bo mamy mnóstwo soul heartów, które się tutaj wala. Mamy 1,5, 2,5. 2,5. Świetnie. Zatem pora uzupełnić. 1 i 2. Rany boskie. Królestwo za przyspieszenie poruszania. Ile my tu jeszcze mamy tych HP-ków? Tu mamy połówkę i u góry jeszcze została połówka, czyli raz jeszcze możemy zagrać. I tu mamy połówkę. Zagrajmy zatem. Kilka razy i cofniemy się do naszego ukrytego pokoju. Czy zobaczymy. Czyżby to efekt uboczny Liberty Cupa? Tak, dokładnie tak. Jest strasznie mylący momentami. Mając tyle hajsu, równie dobrze moglibyśmy pobrać na jednoręki. No come on! Ech. Złośliwa maszyna. Tak, zostawiłem sobie, kurczę, jednego HPK. Dosyć ryzykownie to rozgrywamy. No ale w sumie, jeżeli sam się nie wysadzę, to nic nam już tutaj nie grozi. Przynajmniej w teorii. A moglibyśmy pograć jeszcze więcej razy tak naprawdę na tej maszynie, ale szkoda, że wypadła akurat w łonie. O proszę, nie ma tych HP-ków za wiele. No, to poszaleliśmy, ale mamy mnóstwo monet i można by było to wykorzystać. Mamy jeszcze Yamaharta, ale nie wiem, czy jest sens marnować już na niego cooldown tutaj. A zagrajmy, a nuż jakieś soul hearty nam wypadną. No, jestem pozytywnie nastawiony do tego podejścia. Mam nadzieję, że uda nam się rozwalić szatana. To będzie kolejny achievement do kolekcji na Steamie. I przynajmniej jakiś progres i jakieś odświeżenie po ciągłym użeraniu się z Samsonem, który, nie wiem, nie jest jakąś zbytnio udaną postacią w moim wykonaniu. Nie wiem, czy to jest po prostu specyfika tej postaci, czy może mój brak skilla. Ja bym stawiał na mój brak skilla. Wy zapewne też. Trochę HP-ków nam tu jeszcze powypadało. Co mnie jak najbardziej cieszy, ponieważ będziemy mogli sobie pójść jeszcze do maszyny i upuścić trochę krwi. Dawno, dawno temu upuszczano krew jako lekarstwo na ból głowy. No cóż, medycyna od tamtej pory trochę się rozwinęła. Już nic nikomu nie opuszczają. Całe szczęście.
Całkiem zacnie wyglądamy w tym kapeluszu. Jakieś muszki nam tylko latają wokoło nas. Bez tych muszek byśmy wyglądali dostojnie, jak jakiś, nie wiem. Ekscentryk. A z tymi muszkami wokoło nas to wyglądamy jak kloszard, który znalazł w śmietniku kapelusz. Też gram, żeby sobie zostawić jakiś taki próg finansowy, że jakby się pojawił sklep na przykład, to... Chociaż tak, w łonie nie ma już sklepów, więc w sumie możemy przegrać całe pieniądze, jakie posiadamy. Kurczę, żadnych soul heartów. Chyba za dużo deali robiliśmy z diabłem, niestety. I teraz płacimy za te deale. Dobra, zostawię sobie 20 monetek. Tutaj mamy 3,5 APK. Połówka wala się jeszcze na levelu. Czyli tak naprawdę możemy zagrać sobie 4 razy jeszcze na maszynie krwiodawczej. A dobra, zagrajmy do 15 monetek. Może natkniemy się na jakichś żebraczków. Szkoda by było wtedy nie mieć pieniędzy. Często się zdarza, że jakieś fajne itemy dropują. Dobra, maszyna już nic nam ciekawego nie dropnęła. Zagrajmy zatem. Ile razy ja mogę zagrać? 3 albo 4? Dobra, zagrajmy 3 razy. Bo dobra, zagrajmy 4 razy. No nie no. Jest uparta ta maszynka, no. O, proszę. Jeszcze kluczyk w prezencie. Pełnia szczęścia. Pora uzupełnić HP-ki. Chyba czas zejść na dół, sporo czasu już tutaj straciliśmy. Ale zagrajmy jeszcze 6 razy do tych 15 centów i pompniemy w dół. No chyba, że wypadną nam jeszcze jakieś HP-ki. Nie pogardziłbym kluczem. Mamy co prawda 5, ale można by było pójść jeszcze otworzyć sobie tą złotą skrzynię, którą tutaj mamy na levelu. Czy ja miałem tutaj jeszcze jakiegoś Eternal Hearta? Nie, tutaj już żadnego Eternal Hearta nie było. Więc szalony odcinek, po prostu moc doznań. Virios zbiera zapomniane Eternal Hearty. Co się wyrabia? Nikt tego nie ogarnie. Dobra, tu mamy połówkę HPK, tu mamy chyba też połówkę, czyli możemy zagrać sobie jeszcze raz. Ha, telepilsy. Moglibyśmy spróbować użyć telepilsów, mówię, że wpadniemy do error roomu. I chyba tak zrobimy. Nie no, do ostatniej chwili po prostu nie chce nam dropnąć HP apa, niestety. Miał być w dół. Dobra, sprawdźmy telepilsy. Jest i error room, proszę państwa. Więc tak, odpowiadam na wasze pytanie. Tak, trafiłem do error roomu i to nie jest mój pierwszy raz w error roomie. Dobra, zobaczmy tak. Co tu ciekawego nam wypadło? Czy chocolate milk nam coś daje do... Chyba nic nam nie daje, ale sprawdzę to na wiki. Chocolate milk.
charge'ujemy nasze strzały, przez co stają się większe. Tylko pytanie, czy to nam się jakoś łączy z doktorem Fitasem? Nie, nie łączy nam się z doktorem Fitasem. Wow. Łączyła mi się jakaś ankieta. Okej, okay. Dobra. Sprawdźmy zatem piguły. Health up. Świetnie. Bad gas. Kolejne telepilsy. Kolejny health up. Kolejny health up. Tricky fly. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Telepilsy. Ha, jakąś nieznajomą. Full health. Okej. Okay. Telepilsy. Bad gas. Może weźmy sobie jeszcze raz telepilsy i przy odrobinie szczęścia może uda nam się znowu wpaść do... I co, możemy charge'ować nasze bomby? Nie. Na razie mają tylko czekoladowy kolor. Okej, okay, mamy telepilsy, tu też są telepilsy i tutaj też są telepilsy. A, i bad gas. Dobra, tego nie potrzebujemy. Dobra, bierzemy telepilsy i mamy nadzieję, że teraz też nam się uda trafić do... Error roomu. Przetestujmy. Ha. Przeteleportowało nas do secret roomu, który wcale taki secret nie był, ponieważ widzieliśmy go na mapie już od samego początku. Ale spoko. Zdetonujmy jeszcze te dziadostwa. Ech. Za gęsto tutaj jest, panowie. Za gęsto. Wróćmy się zatem i uzupełnimy niedobory HP-ków. Kurczę, tyle mam tych HP-ków, że nawet nie wiem, czy są jakieś puste gdzieś tam dalej, czy nie. Ale chyba nie, bo nie zebrałem tej połówki. No, come on. Dawać mi jakieś solo hearty, łatki swojej. Zobaczmy. Tu jeszcze powinno się pokazywać numerycznie, ile mamy HP-ków uzbierane. Zawsze się zastanawiam, co to jest. Czy to są jakieś aniołki? Czy to są plemniki? No w sumie jesteśmy w łonie. Więc w sumie bardziej logiczna wydaje się ta druga opcja. Świetnie. Relik się łaskawie aktywował. Co my tu mamy ciekawego? Zwykły chest. Po zwykłe chesty to się nawet nie schylam. Przydreptał do nas. Teraz chyba uratował nas Cube of Meat. Taki nierozważny sobie hasamy. Tańcujący z przeciwnikami. Tańcujący z blastocystą. Bo tak to się chyba nazywa. Nie było takiej książki, ale jak była taka lektura szkolna, tańcujący z blastocystą, to pewnie bym przeczytał. Okej, dobra. Gdzie jeszcze może się skrywać Super Secret Room? Bo takowego jeszcze nie udało nam się odnaleźć. Tu już sprawdzaliśmy po śladach wybuchów. Stwierdzam. Wyglądało, jakby się rozwalił o relika. Co jest raczej chyba niemożliwe. No byłoby kruche, aby ta pijawa do mnie podbiegła. Nie powiem. Kurczę, szkoda, że nie mamy żadnej spowalniajki. Tego nam jeszcze brakuje na walkę z szatanem.
a jest ona bardzo przydatna. Raz pamiętam, udało mi się rozwalić szatana mając Little Gisha, jeśli dobrze pamiętam, czyli tego takiego ludka, który strzela smołą. Do tego jeszcze mieliśmy ten pajęczy strzał, który też po uderzeniu w szatana go spowalniał. I to naprawdę był bardzo fajny deal. Praktycznie przez większość walki szatan był spowolniony. Dwóch za jednym zamachem. Optymalizacja damage'u. Ech, niestety chyba nie dane nam będzie na razie jeszcze znaleźć Super Secret Room. I dzięki mojemu pasywnemu skillowi, który ciągle działa, jak widzicie, odkryjemy pewnie całą mapkę. Wow, mało brakowało i byśmy dostali odpryskiem. Necronomicon, czyli randomowo robi jakiś efekt książkowy, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Albo to jest missing page? Aha, tu mamy przejście do ukrytego pokoju. Tak, to jest missing page, ale tego nie chcemy. Tak, to jest mądre. Co widzicie właśnie. Okej, okay, udam, że to było specjalnie, żeby uzyskać invulnerability. I żeby móc bezpiecznie sobie biegać w przeciwniku. Kiedy wszyscy wiemy, że to był fail po prostu. Ha. Darujmy sobie na razie tutaj potyczki. I szukajmy dalej. Pokoju z bossem. A chyba droga do niego jest już w miarę prosta. Bo pewnie jest całkiem po lewej stronie. Ha, żebraczek. Tylko jak się do niego dostać? Oto jest pytanie. Chyba tak. No, żebraczku, rzuć jakąś dobrą kartą. Joker. To nas teleportuje chyba do Devil Roomu, jeśli dobrze pamiętam. The Devil. Też dobra karta. Ech, come on. Będą mi się teraz wymieniały co chwilę. Mamy kompas. Niewiarygodne. Teraz, żeby tylko wyjść stąd jeszcze bez damage'u. Jest i kompas, świetnie. Boss oczywiście po lewej stronie. No bo gdzie indziej mógłby się znajdować? Przytulimy się z naszym klonem. A gdzie się znajduje Super Secret Room? Bo ciągle go nie znaleźliśmy i właśnie się udało. Umbilical Cord, jeśli dobrze pamiętam, sprawiał, że gdy mieliśmy chyba pół HP-ka, to wtedy spawnował się Little Steve i pomagał nam, ale to już... raczej nie będzie nam potrzebne. Dobrze, cofnę się zatem. Żeby uzupełnić braki. W HP-kach, of course. I dobrze jednak zrobiliśmy, że zostawiliśmy sobie level wyżej jakieś centy, bo trafił nam się żebraczek i przynajmniej mieliśmy jakąś kasę, żeby mu dać. Dobre pytanie, czy jest sens? Tak, mając bombki, nie jest to za łatwe. Rozwalanie ich. Ha! Świetnie zatem. Zobaczmy jeszcze, ile tych HP-ków nam zostało na levelu.
bo jakieś nam na pewno zostały. Użyjmy magicznego skrótu i udajmy się na wschód. Okej, tu połówka, tam połówka. Czyli możemy jeszcze raz zagrać. Mam jeszcze Yamharta, czyli teoretycznie moglibyśmy dwa razy zagrać. Ciekawe, czy ta maszynka w Arcade Roomie będzie bardziej skora do współpracy. Czy może pójdzie w ślady swojej poprzedniczki i mi nie da nic. Świetnie. Teraz tak, ile jeszcze HP-ków mi się walało u góry? Dobra, przykro mi maszyno, ciebie już wysadzę. Miałaś swoją szansę. Dałaś mi fajne itemy, ale musimy się pożegnać. To bardzo smutny odcinek. Odcinek pożegnań. I tu jeszcze mamy pół HP-ka. Tam mamy pół HP-ka. Czy w Arcade Roomie jeszcze mieliśmy połówkę? Chyba jeszcze była połówka. Albo i nie było. Okej. Okay. Pograjmy. A nuż może trafimy na skatola. Kompas i posiadana mapa ogromnie nam pomogą w szybkim znalezieniu, mam nadzieję, w szybkim dotarciu również do szatana. Zawsze jak gram u tego jegomościa, wybieram środkową czaszeczkę, a często się zdarza tak, że nagrody wypadają właśnie po wybieraniu tych bocznych. Teoretycznie szansa jest taka sama. Znalezienie jakiegoś itemu, ale jakoś tak, nie wiem, takie mam wrażenie, że... Nasza agresywna, czerwona od nienawiści muszka zaatakowała. Muszki, możecie się... Dobra, wyjdę stąd, bo właśnie ta moja agresywna muszka coś nie zawsze łapie, o co chodzi. Nie do końca kuma momentami. Jest Iskator. To byłby fajny dodatek do naszej armii, ale oczywiście nie. Dobra, wyjdźmy. Jeszcze 5 podejść. Wybaczcie mi, ale po prostu muszę zużyć tą całą kasę do zera. Wow. To było dosyć blisko. O mały głos nie rozwalilibyśmy sobie krupiera. I jeszcze 2 monetki. Mnóstwo kluczy po prostu znajdujemy. I niestety... To by było na tyle, moi drodzy. Choć jeszcze 3 monetki mamy. No. Choć raz ta muszka zadziałała tak... Należy. Teraz oczywiście złośliwie będą mi wypadały HP-ki, ponieważ nie mam już maszyny, na której mógłbym je oddać. Najwyżej wrócimy tutaj, jeżeli będziemy jak coś uszkodzeni po walce. A skatola chyba już nie dane nam będzie znaleźć w tym podejściu.
miło było poznać, ale czas nagli. Udajmy się na spotkanie z It Leaves. Cisza przed burzą. No, monstro. Kicaj tutaj do mnie, łaskawie. Mam nadzieję, że to będzie szybka walka. Na razie nic nie zapowiada jakichś problemów. I tak też się stało. Żadnych problemów. Oczywiście musiałem przejść sobie przez kałużę. Of course. No cóż. Udajemy się zatem na spotkanie z samym szatanichem. Ale możemy sobie wziąć w sumie naszą kartę. Dobre pytanie, czy jest Angel Room? W Szeolu. W Szeolu, bo w sumie prawidłowo powinno się Szeol mówić, z tego co wyczytałem na Wikipedii, zawsze mówię Szeol. Więc już niech tak zostanie. Udajemy się do Szeolu. No i zobaczymy, jak spisze się magii w tym wyjątkowo nieprzyjaznym środowisku. Ha. Zobaczmy, co skrywa Secret Room. Mam nadzieję, że coś miłego. Pieniądze, okej. Okay. Korzystamy ze skrótu. Monstro 2. Wiem, mogłem sobie wysadzić drzwi, zamiast się katować teraz w starciu z monstro. Ale chciałem go rozwalić w nadziei, że jakieś fajne itemki dropnie. O, przynajmniej relik nam dropnął. Fajny itemek. Ha, złoty chest. Ale może już nie ryzykujmy. Shit. Wiem, miałem otwarte drzwi, ale po prostu wypadły mi dwa soul hearty. No, gnijcie gridy. Come on. Może uda nam się ominąć tą fistulę? Albo rozwalić ją? Rozwalmy ją jakoś w miarę rozsądnie. Ech. Okej. To było bardzo rozsądne podejście z mojej strony. Kurde, może faktycznie mam skilla kompletnie. I może powinienem przestać nagrywać tego Isaaca. Walcie się, gridy. No nie, no przed samym szatanem. No, grid. Poszedł do piachu. Teraz, żeby już nie stracić w głupi sposób. Jest i pocieszenie.
jest i nadzieja, szczątkowa chociaż. Okej. Używać Jokera, czy nie używać? Ha, aż przeczytam sobie opis tej karty, bo co w przypadku, jeżeli nie ma po prostu na danym levelu prawa wystąpić Devil Room? Teleportuje mnie do Devil Roomu. Może też zawierać Krampusa, tego byśmy chcieli. Dobra, użyjmy. No cóż. Ciekawe, gdzie wyjdziemy z tego pomieszczenia. Mam nadzieję, że w jakimś miejscu, w którym już byliśmy. Okej, świetnie. W dobrym miejscu wyszliśmy. Właśnie, czy brakuje mi jakichś hapeków? Nie. No cóż, chyba nie ma co przedłużać i udajmy się na walkę z szatanem. Zapinamy pasy i jedziemy. Super, udało nam się dosyć szybko go zniukować. Okej. Come on! Jest! Udało nam się zabić szatana. Czyli dostaliśmy kolejny achievement na Steamie. Kolejna postać, która zrobiła krok dalej. Delektujmy się za tym filmikiem końcowym. Była to chaotyczna walka, ale najważniejsze jest to, że udało nam się zakończyć zwycięsko. Magi zatem w tym odcinku dołącza do grona postaci, którym udało się zatłuc pana piekieł. Zobaczmy sobie jeszcze na stacy. Jak bardzo lemię. Więc lemię tak bardzo, że mam 450 defów, 56 mam killi i 188 itemów. Wszystkie zakończenia. 77 z 97 sekretów. Guardian Angel pojawił nam się w lochu. Zobaczmy, co nam to daje. Szybko teraz zerknę jeszcze na wiki. Guardian Angel to jest collectible item. To jest anioł, który lata sobie wokół Isaaca. Aha, i zadaje damage przy dotyku. I wszystkie inne stworzonka, które są naszymi familiarami, czyli Pretty Flies, Cube of Meaty, Dagger, Distant Admiration, Forever Alone i tak dalej, i muszki wszelakie orbitują z prędkością dwa razy szybszą wokół nas. Okej, okay. Czyli kolejna postać doszła do szatana, a my się zastanowimy, kogo będziemy wałkowali w następnym odcinku. No cóż, mam nadzieję, że znowu będziemy mieli tyle szczęścia, że pojawi się nam Dr. Fitas. Bo to naprawdę nam bardzo, bardzo pomogło w tym odcinku. Dzięki Wam za uwagę, dzięki za trzymanie kciuków i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!